Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Rozpoczynamy kolejny, całkiem jeszcze ciepły i pogodny tydzień w ogrodzie, który jak najbardziej możemy poświęcić na ogrodnicze jesienne prace oraz na podziwianie jesiennej metamorfozy otaczającej nas przyrody. Coraz więcej liści na drzewach i krzewach zmienia kolor z zieleni na odcienie żółci, pomarańczu i czerwieni. Ten coroczny spektakl jest zachwycający, zwłaszcza gdy pogoda dopisuje. Nie tylko drzewa i krzewy nabierają kolorów, na rabatach nadal ozdobą są kolorowe kwiaty, między innymi tak zwane kwiaty jednoroczne, do których zaliczyć można na przykład aksamitki, cynie, kosmosy, nagietki, słoneczniki czy nieśmiertelniki. Z nich wszystkich, a także z niektórych innych gatunków możemy o tej porze pobrać nasiona na kolejny sezon. Możemy też pozwolić roślinom na samoistne rozsianie się w miejscach, w których rosną obecnie. We wielu rejonach naszego kraju nadal pięknie kwitną dalie, róże czy mieczyki, a także inne byliny i rośliny cebulowe. W ich przypadku pamiętajmy cały czas o systematycznym ogławianiu, czyli usuwaniu przekwitniętych kwiatów bądź kwiatostanów, które o tej porze szybko atakowane są przez pleśń lub inne choroby grzybowe. W warzywnikach kontynuujemy zbiory, zwłaszcza roślin, które nie cierpią zimna, czyli między innymi pomidorów, papryki, fasolki szparagowej i wszystkich warzyw dyniowatych. Wykopujemy też ziemniaki. Pozostawić możemy gatunki, którym chłody nie są straszne, na przykład jarmuż i por. Te warzywa przetrwają nawet mróz i śnieg. Możemy zbierać je praktycznie przez całą zimę. Przypominamy, że z wielu roślin warzywnych, tak samo jak z kwiatów, możemy pobrać nasiona do wysiewu w przyszłym roku. Dotyczy to przykładowo fasolki szparagowej, pomidorów i papryki. Istotne jest jednak to, żeby nie były to tak zwane odmiany F1. Nasiona należy zebrać ze zdrowych i dojrzałych owoców lub z zasuszonych strąków. Przechowujemy je potem w kopercie, przewiewnej torebce lub w pojemniku, w suchym miejscu o temperaturze pokojowej. W przypadku warzyw dbamy też o poplony, jeżeli wcześniej wysialiśmy je na grządkach. Regularnie je podlewamy, jeżeli ilość opadów w naszym rejonie jest niewystarczająca. W październiku nadal możemy wysiewać rzodkiewki i szpinak. Rzodkiewki będą gotowe do zbioru w zależności od odmiany i pogody po około 3-4 tygodniach. Natomiast młode liście szpinaku przy sprzyjającej pogodzie będziemy mogli zbierać w listopadzie lub w grudniu. Natomiast jeżeli zima nadejdzie szybko, szpinakowe zbiory będzie można przeprowadzić wczesną wiosną. Piękno jesieni możemy podkreślić poprzez jesienne nasadzenia w donicach, na tarasach lub balkonach, a także poprzez układanie jesiennych bukietów, które możemy zabrać do domu. Możemy je tworzyć zarówno z roślin kwitnących, jak również z gałązek o ozdobnych owocach, takich, które rosną w ogrodzie lub takich, które znajdziemy podczas spaceru. Pogodne jesienne dni jak najbardziej zachęcają do spacerowania lub do ogrodowych zajęć. Życzymy więc dużo zdrowia i przyjemnego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.